akcją pozycyjną, Vidal, Griezmann. Szybsze zagranie, wspomnijcie mi jednego zawodnika do Messiego. Świetnie, po prostu pan Dembele sam na sam jeszcze zagraje do Suareza, to będzie gol! Gol! 1-0 prowadzi kryzys i mimo... Nie możemy tutaj narzekać. Messi. A i tutaj Vidal nieustępliwy. Messi sobie w tym momencie z nim nie poradził. I kryzys. On naprawdę w tej drugiej połowie wygląda dobrze, ale taki błąd popełnia Suarez, tylko się pola karnego. Vidal odeszczał i gol! Mamy 1-1. Świetny kontratak w wykonaniu OZS-a. No i tak jak chwaliłem kryzysa do tego jednego momentu, to ten błąd całkowicie tutaj może przekreślić szansę zawodnika na wejście do wielkiego finału. 84. minuta na zegarze, tego czasu coraz mniej mają zawodnicy. Suarez w miarę piłki z De Jongiem. No Holender bardzo lubi się podłączyć po takie ataki. Znów De Jong w miarę piłki z Vidalem. Zagranie w pole karne do Suareza. Suarez, gol! Gol! I to OZS w tym momencie wygrywa finał drabinki wygranych. Tak więc witamy tego zawodnika w wielkim finale. I co? Na razie nie ma spodziewanego efektu dla tego zawodnika. Suarez. Griezmann. Znów Luis Suarez podaje do Griezmanna. Griezmann w polu karnym i gol! Gol! Antoine Griezmann! Świetna akcja, świetnie wymienione podanie z Luisem Suarezem. I 1-0 prowadzi kryzys, tak więc jest realna szansa, abyśmy za chwileczkę zobaczyli mały rewanż pomiędzy nim oraz OZS-em w wielkim finale całego turnieju. Dobre zagranie do Amfsufatiego. On może się urwać. Dysponuje świetną techniką. Wysokośpokarnego dośrodkowanie. Gol! Ależ fantastyczne dośrodkowanie Amfsufatiego. Idealnie na głowę Leo Messiego. I mimo tego, że Argentyńczyk nie słynie z gry głową, w tym momencie był po prostu bezbłędny. Dwie bramki Francja, natomiast żadnej okazji. Ale w tym momencie ogromna szansa. Coman, złe zagranie, niestety Griezmana, znów futbolówkę przyjmuje Griezmann, zagranie do Dembele, ale bardzo dużo niedokładności, ale Griezmann szansa i bramka, gol, gol, gol i 2-1 i wystarczył jeden błąd kryzysa, jedna niefrasobliwość, troszeczkę mniej koncentracji, być może wynikającej z faktu, że prowadzą 2-0, a taki zespół, taki klasowy zespół, jaka jest Francja, potrafi taki błąd przekuć na bramkę, 2-1. Suarez, Vidal, znów niedokładnie ten zawodnik, musi troszeczkę się poprawić. Te statystyki, tak jak mówiłem, wyglądały naprawdę zerowo, w tym momencie wygląda fatalnie. Mbappe strzela bramkę na 2-2, gol, 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 znów mamy remis, to spotkanie otwiera nam się na nowo, tutaj wszystko jest możliwe. Kolejny błąd kryzysa przekuty na kolejną bramkę FIFA Górnik. Świetny comeback w jego wykonaniu już na początku drugiej części spotkania, wszak to dopiero 58 minuta. Jeśli tak będzie nam się tutaj popisywał ten zawodnik w drugiej odsłonie tego meczu, no to tutaj kryzys naprawdę musi drżeć o wynik. Dobre wycofanie obrońców Francji. Oj, błąd Lorisa! Gol! 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 3-2! Ależ w tym... Messi na wysokości pola karnego jeszcze ścina, odeszczał, gol! 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 Kryzys prowadzi 1-0 w wielkim finale. I z kontratakiem rusza Dembele. Zobaczmy już na wysokości pola karnego. Ścina do środka, świetna przykładka w jego wykonaniu. Messi odegranie do Griezmana i gol! 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 1-1! Ale szykują nam się emocje, ponieważ widzimy OZS doprowadza do remisu, a pamiętamy, że ten wielki finał rozgrywany jest w dwóch meczach. I już tak, ze wspaniałą panewce, a tutaj strzał Messiego, gol, 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 gol i 2-1. OZS w tym momencie wychodzi na prowadzenie po świetnym zagraniu do argentyńskiego snajpera. W tym momencie gra. Dobrze prezentują się obrońcy. Dalekie zagranie, Suarez tą piłkę przejmuje, wejdzie w pole karne, jest strzał i gol! Gol, gol, gol! Kryzys wychodzi, no można by powiedzieć znów, na prowadzenie 1-0. Nie cała akcja, ale powtórkę. Tutaj Messi, jest strzał, no i bramka. Nie widzimy całej akcji, ale mamy końcówkę akcji. Niestety. No ale co, będziemy grali dalej. No wiadomo. Ale niestety, jest... za bardzo nauczyłem OZS-a gry w tą grę i teraz będę cierpiał. Znacie się panowie z poza wirtualnych boisk, czy tylko gdzieś tam właśnie podczas rozgrywek? Znamy się, żeby było śmieszniej, jesteśmy braćmi. O, proszę bardzo, tak więc braterski pojedynek, gratulacje. Wygrał start. Naprawdę przynieśliście masę wspaniałych emocji.
niesamowity mecz. Sam, prawdę powiedziawszy, że przystępujący do dzisiejszego komentowania, nie spodziewałem się, że aż tak gorąco mi będzie po tym komentowaniu, bo było czym się fascynować. I jeszcze raz wielkie gratulacje OZS za zwycięstwo, dzięki bardzo. A tobie, Kryzys, za zaprezentowanie naprawdę fajnej FIFA.